Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskie Wojnie i zapraszam do obejrzenia drugiego przeglądu subiektywnego z MSPO tegorocznego, czyli takiego wyboru mojego i Dawida rzeczy interesujących, ciekawych albo ważnych, które chcielibyśmy Wam przedstawić. No i ten drugi odcinek będzie poświęcony w całości tematyce morskiej, ponieważ mimo, że Kielce są daleko od morza, to jednak było dużo ciekawostek związanych i z programem Miecznik, i z programem Orka, więc głównie temu będzie poświęcony ten odcinek. Jeżeli Wam się spodoba to, co do Was przygotowaliśmy, gorąca prośba i przypomnienie o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu, no i o tym, że możecie wesprzeć kanał w programie Patronite. Tu u góry jest odnośnik do Patronite'a. I po tym paśmie autoreklamy zapraszam do obejrzenia tego, co dla Was przygotowaliśmy. Drodzy widzowie, rozpoczynamy drugi przegląd subiektywny z MSPO, czyli naszym zdaniem najciekawszych albo ważnych, wartych odnotowania rzeczy. No i w tym drugim przeglądzie będą tematy morskie i amunicyjne. Niech Was nie zaskoczy widok Dawida, to nie jest tak, że jakiś Terminator do niego celuje, tylko Dawidowi trochę się zbiesiła konfiguracja aparatu fotograficznego, więc widzicie obraz taki, jaki jest żywcem z aparatu i możecie przy okazji zobaczyć piękny biały kwadracik systemu śledzenia oka Sonowskiego. Działa to bardzo fajnie, ciekawostka, na identycznej zasadzie działają systemy autotracera w czołgach, które też tam automatycznie trzymają kontur celu i śledzą, więc możecie zobaczyć, jak to działa, no i te systemy też potrafią oczywiście czasami się zgubić. Więc wybaczcie, że będzie Dawid z kwadracikiem gdzieś tam na oku, ale inaczej nie jesteśmy w stanie tego chwilowo nagrać, ponieważ konfiguracja aparatu fotograficznego przez OBS-a jest wyzwaniem, że tak powiem. Dobra. Dawidzie, chyba zaczniemy od tematu miecznikowego. Tak, ja tylko żarcik zarzucę, że to jest tak zwany making of mimochodem. Widzicie, jakim sprzętem, zapewne ktoś, kto używa sprzętu fotograficznego, zapewne domyśli się, jakim dokładnie sprzętem jest nagrywane. Czekamy w komentarzach, podejrzewam, że traficie. W każdym razie, morskie tematy, tak, MSPO, te tematy morskie zawsze jakby z kilku powodów są zaniedbywane w Kielcach, tak? No, po pierwsze, Kielce mają daleko do morza i w porównaniu z innymi wystawami zbrojeniowymi, no trudno byłoby na przykład zacumować fregatę, prawda? Czy jakiś inny, w porównaniu na przykład z Desei londyńskim, choćby. Więc to jest ta pierwsza kwestia. Dwa, że no, zaryzykuję stwierdzenie, że nadal jakby marynarka wojenna i całą ta otoczka jest no dosyć, mało języczka uwagi u decydentów i u polityków. Ale w każdym razie dla mnie, ja na przykład jestem zadowolony z tego, co się pokazało, pojawiło w Kielcach. Tematy dominujące były oczywiście dwa. Czyli pierwsze to jest miecznik i mamy kilka newsów dotyczących miecznika. Drugie to była Orka i jakby faktycznie zaakcentowanie obecności, no bo program jest na takim etapie, że trudno w tej chwili oczekiwać więcej szczegółów. W każdym razie, zaczynając od miecznika, no bo miecznik jest na etapie realizacyjnym. Co ciekawe, starając się jakby określić, dopytać, popatrzeć na harmonogramy, to na ten moment wszyscy mówią, że miecznik jest na kursie, na ścieżce. Bez opóźnień, bez dalszych problemów, zwyczajnie zrealizowany. I ja patrząc na te harmonogramy sprzed tam roku, półtorej, to tam są jakieś lekkie przesunięcia, ale żadne dotyczące jakby dat, to bardziej jakby kwestia, jak co robić, nie? Więc no, zostaje się cieszyć. Co do dwóch kwestii. Pojawiła się na stoisku Babcocka, potem też wspominane było na tym na briefingu jakby konsorcjum miecznikowego, czyli PGZ, PGZ-SW, Thales, MBDA, Babcocka i tak dalej, i tak dalej. Zmiany dotyczące, no nie wyglądu, no, projektu jednostki. I co się zmieniło? Zmieniło się miejsce, położenie jednej z anten głównego sensora radiolokacyjnego mieczników, czyli radaru NS410. To jest ten taki duży radar kontroli przestrzeni powietrznej, ale też, który będzie służył do kierowania ogniem. I on w pierwotnych wizjach był umieszczony na takiej koronie na topie dziobowego masztu. Może nie na topie, na górze dziobowego masztu. I cztery anteny zapewniały 360 stopni pola obserwacji. Natomiast w tym momencie tą jedną antenę zdjęto i ona pojawiła się z tyłu, de facto na dachu hangaru, na takim trzecim maszcie. Co jest powodem takich zmian? Powód jest dosyć błahy i niebłahy jednocześnie, ponieważ jest nim kompatybilność elektromagnetyczna.
Czyli to, że doszliśmy do takiego etapu prac nad projektem, w którym sprawdzamy, czy cały zestaw sensorów radiolokacyjnych, zestaw systemów łączności radiowej, satelitarnej itd., itd., systemy rozpoznania i walki radioelektronicznej. Całość tego, co promieniuje w widmie radiowym czy radioelektronicznym, czy ona ze sobą gada, czy wzajemnie się nie zakłóca, czy nie spadają zasięgi wykrycia, czy przekazywania informacji. No zwyczajnie, kompatybilność radioelektroniczna. Rozmawiając nawet o mniejszych jednostkach i o tym, jak na przykład prowadzone są modernizacje na okrętach, to jest to często dosyć duży ból głowy, bo poukładanie tego w odpowiedniej kolejności jest skomplikowane, żeby nic się nie zakłócało i nie spadały parametry tych urządzeń. I teraz tak, jest wiele sposobów, czy kilka sposobów na radzenie sobie z tym. Są to sposoby z kategorii, nazwijmy to, software'owej, gdzie zwyczajnie stara się za pomocą filtrów, oprogramowania wycinać bardzo malutkie sektory, czy to obserwacji, czy emisji, aby one się jakby znosiły, tak? To się chyba nazywa blanking, nie jestem pewien. No i to jest ten prostszy sposób. Natomiast w momencie, w którym no zwyczajnie to nie pomaga, no to zaczynamy sobie ustawiać w odpowiednim kolejności, ugrupowaniu wszelkie anteny, czyli radzimy sobie z tym zwyczajnie fizycznie. No i tu widzimy dokładnie tą kwestię, czyli uznano, że najlepiej dla zapewnienia odpowiednich sektorów obserwacji, dlatego żeby wszystkie systemy łączności, obserwacji i tak dalej działały tak jak trzeba, no to trzeba tą antenę przesunąć w inne miejsce. Więc postawiono oczywiście w cudzysłowie maszt, na którym znalazła się ta rufowa antena, tak? Czyli ten rufowy sektor obserwacji jest przesunięty, ta antena jest de facto na dachu hangaru. Czy to coś właściwie oznacza w kwestii możliwości okrętu? Nie, no to jest ten sam radar, te same możliwości. Czy to coś oznaczało w kwestii wyzwań dla projektantów? Tak, ponieważ trzeba było kwestie wysokości metacentrycznej, środka ciężkości, to jak poprowadzić jakby tory zasilania i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było to przepracować po prostu, nie? Tak przesuwamy coś w inne miejsce. Co ciekawe, jakby ten maszt fizycznie, w którym się znajdzie ta antena, podstawa dla tego masztu była, ponieważ na Iwerhuifeldach tam była antena radaru Smart L, tak? Tylko że teraz jest to inne zastosowanie troszkę. Wygląda, jak dla mnie nawet to fajnie wygląda, natomiast kwestia jakby to już jest subiektywna, więc zobaczycie te wizualizacje, to sobie sami ocenić, czy wam się bardziej podoba, czy mniej, to jest najmniej istotne. Natomiast najważniejsze, że w tym wypadku zniwelowano potencjalne możliwości zakłóceń tego typu rzeczy. Co jeszcze można powiedzieć? No, ta architektura dwuwyspowa to może trochę na wyrost, bo jednak zgodnie z moimi rozmówcami główny cel to była kompatybilność elektromagnetyczna, no ale efektem bocznym jest to, że mamy jedną z tych anten przesuniętą, więc w przypadku jakichś uszkodzeń jest to troszkę bardziej rozłożone na całkiem dużym dystansie jedna antena od tych trzech. Dwa, jest to rozwiązanie, które na współczesnych okrętach jest stosowane coraz częściej. Można mówić o jednostkach niemieckich, można mówić o fregatach japońskich, które też na przykład dwie anteny rufowe mają na dachu hangaru, albo Akizuki, chyba typ Akizuki, tak mi się zdaje. Nowe fregaty belgijsko-holenderskie, czyli nowy typ M, też mają takie rozwiązanie, co ciekawe, z tym samym radarem dokładnie, przy czym, co ciekawe, tam jest jedna antena na maszcie dziobowym, a trzy są przesunięte na rufę. To, wiecie, to jest ten plus radarów AESA, które nie potrzebują aż tak dużej mocy, których montaż w takich miejscach jest o wiele łatwiejszy, wygodniejszy niż na przykład tych PES, czyli Spy One. Najbardziej popularny przedstawiciel tego, gdzie zauważcie, że te radary jednak zwykle były mocowane w jednym miejscu, no na Ticonderogach tylko był ten wypadek. Jakby nie przedłużając, to jest ta pierwsza zmiana, bardziej widoczna. Druga to jest już oficjalne potwierdzenie, że zamiast pocisków przeciwokrętowych RBS-15 będzie mieć NSM, czyli zamiast pocisków POKPR od Saba, RBS-15 MK4, mamy pociski od norweskiego Kongsberga, czyli pociski NSM. Jedne i drugie typy pocisków w starszych wariantach są już w naszych siłach zbrojnych w marynarce wojny RP. RBS były, są na Orkanach, NSM są w morskiej jednostce rakietowej. Przy czym NSM-y, które się pojawią, to będą NSM-y wersji blok alfa.
1 blok A. Więc to będzie nowsza wersja, która leci dalej zwyczajnie. Zakładam, że również 1A pojawią się w kolejnych dywizjonach morskich jednostki rakietowej. Byłoby dziwne, gdyby się nie pojawiły. Jak ja oceniam taką zmianę? Dla mnie jest to plus z tego powodu, że my z powodu pozyskiwania już od lat NSM-u w całkiem dużych ilościach, jak nawet na takowej NRP, mamy stosunkowo wysokie zdolności obsługowe tych pocisków. Te kompetencje zostały zbudowane w zakładach w Zielonce i to oznacza, może nie, że my mniej wydamy na zabezpieczenie eksploatacji tych pocisków, ale że znacznie większa część tej kwoty zwyczajnie zostanie w Polsce. Co jest po prostu plusem. Dwa, mówimy o unifikacji, mówimy o tym, że tych pocisków jest dużo, możemy się nimi wymieniać w obrębie marynarki wojny RP, morska jednostka rakietowa, mieczniki, czyli jak jakieś strzelania, można brać pocisk, który jest starszy, pakować go na miecznika i sobie nim strzelić. Nie ma to znaczenia, tak? Skąd on się wziął. Niektórzy na przykład uważali, że RBS-y były troszkę jakby w pewnej kwestii fajnym rozwiązaniem, bo one mają główkę radiolokacyjną, czyli w przypadku na przykład z takiego połączonego strzelania na przykład, nie wiem, orkanami, miecznikami, emioterem, no to ten przeciwnik miałby większy ból głowy, bo przyleciałby pociski pasywne z naprowadzaniem podczerwonym i radiolokacyjnym. Można o tym dyskutować. Jak dla mnie to jest zmiana na plus. Ja ogólnie bardzo pociski NSM i JSM lubię, bo moim zdaniem to są jedne z najgroźniejszych pocisków przeciwokrętowych, jeżeli nie najgroźniejsze na świecie. Z prostego powodu, to są pociski de facto w 100% pasywne. Podstawą obrony dla jakiegoś okrętu nawodnego jest to, że on musi mieć świadomość, że w danym momencie takie zagrożenie występuje i że takie pociski zmierzają do niego. To oczywiście można wykrywać radarem, ale NSM jest pociskiem trudno wykrywalnym. Można wykrywać za pomocą systemów rozpoznania radioelektronicznego. Czyli, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku o PCL-PET, czyli mamy emisję rady wysokościomierza, systemów łączności, czegoś tam, tutaj nie występuje, ponieważ NSM nie ma radio wysokościomierza i nie ma radaru. Ma wysokościomierz laserowy i w pełni pasywną głowicę dwuzakresową podczerwoną, jeszcze ma tylcową do tego. Czyli ja to nazywam takim ninja, tak, współczesnym. Może ten pocisk nie ma największej głowicy bojowej na rynku, ale de facto w każdym momencie on może przebić horyzont radiolokacyjny i nagle jakiś okręt czy zgrupowanie okrętowe może dostać w twarz 6, 8, 12 pociskami NSM i zostanie mu dosłownie kilka sekund na reakcji na w ogóle włączenie radarów obrony powietrznej, na użycie systemów przeciwdziałania, bo nikt nie był w stanie ostrzec, że te pociski w ogóle nadlecą. Taki no, cichy zabójca, tak bym to określił. Podoba mi się to, że właśnie JSM jeszcze chcemy kupić, więc to już jest komplecik, nie? Morska jednostka rakietowa, mieczniki. Mam nadzieję, że ktoś nie wyskoczy z termitami naprowadzanymi z głowicą termalną, bo były. Przepraszam, musiałem. No, wiesz, no, pewne dziedzictwo jest, nie? Ale nie, naprawdę dla mnie, mogąc bardzo pobieżnie zapoznać się z możliwościami tego pocisku, to jest, no, LRASM jako bardzo ciężki POKPR jest oczywiście półkę wyżej, bo ma o wiele większą głowicę, o wiele większy zasięg i tak dalej. No to jest o wiele droższy i o wiele cięższy pocisk na Pacyfik, a nie na te realia, z którymi się spotykamy. Dla mnie NSM to jest top of the top. Norwegowie, kurczę, tutaj wymyślili naprawdę cudeńko. Dobra, no i to jest zmiana, która dotyczy de facto typu pocisków, nie dotyczy ilości, czyli dalej 8 POKPR z możliwością wrzucenia, jeżeli zechcemy, będziemy mieć pieniądze albo taką potrzebę, kolejnych 8. Z powodu tego nowego masztu, który wyrósł na hangarze, zmieniła się trochę aranżacja umiejscowienia tych POKPR i tam jakieś deflektory się pojawiły, w sumie najmniej istotniejsze rzeczy. Mamy nowe POKPR, no i mamy nowe umiejscowienie anteny radaru. Co jeszcze było na briefingu? De facto wiemy, że inwestycje w PGZ Stoczni Wojennej właściwie można powiedzieć, że są już zakończone. Tam są jakieś ostatnie poprawki, poprawek i tak dalej. Jeszcze na przykład PMO nie jest przeprowadzone do nowego budynku, coś tam, ale de facto infrastruktura dla mieczników, dla budowy kadłubów, platform tych jednostek jest gotowa i mówi się o tym, że oczywiście w tej chwili mamy już blok, który zbudowano około 10% kadłuba pierwszego miecznika. Nie chcę tutaj dokładnie mówić, ale to było około 10%, coś tam między 500 a 700 ton, coś takiego.
teraz jest ten moment, w którym w przeciągu roku czy tam półtorej ten okręt ma zacząć rosnąć w oczach, bo de facto to będzie bardzo duży przyrost struktury. Co jeszcze można powiedzieć o mieczniku? De facto chyba powiem ci tyle. Chyba tyle. No dobra, i to jest to ja mówię... de facto bardzo dobra wiadomość, że tyle. Tak, tak, tak. Aha, i czekamy na zakontraktowanie jakichś ostatnich też komponentów i tak dalej, i tak dalej. De facto większość dla trzech jednostek wyposażenia i uzbrojenia jest zakontraktowana. Największym jeszcze w tej chwili oczekiwaniem jest zakontraktowanie dla wszystkich trzech jednostek całości zintegrowanego systemu walki. Cała reszta to są naprawdę detale. No, OSU-35, tego typu rzeczy, ale naprawdę WKM-y, zdalnie sterowane WKM-y, jakieś tam, naprawdę, słuchajcie, system rozpoznania, czyli Kora jest zakontraktowany, wiemy jaki będzie. Wiemy, jaki będzie soft kill. Wszystko hard kill, czyli kurczę, no, stralesy. No, koniec, no po prostu budujemy, nie? Jasne. No to ja jeszcze mogę dorzucić jedną rzecz morską, a mianowicie jako naczelny hater orki z Korei Południowej zostałem zaproszony przez Hanwha Ocean na pogadankę o orce, o ich propozycję orki. Miłe zaproszenie, posiedzieliśmy kilka godzin, porozmawialiśmy. Muszę powiedzieć, że ciekawe spotkanie. Nie jest tajemnicą, że polscy marynarze po cichu preferują uboty i chcieliby nie za duże uboty na Bałtyk. Nie jest też tajemnicą, że w zasadzie na krótkiej liście mamy trzech pretendentów, bo mamy no, Niemców z ubotami, mamy Francuzów ze skorpenami, no i mamy Koreańczyków. Tylko pamiętajcie, że dwie firmy koreańskie mają nadzieję na ten kontrakt, bo mamy Hanwha Ocean i mamy jeszcze jedną firmę koreańską. I teraz Hanwha Ocean to jest ta firma, która proponuje tego mini boomera, czyli KSSS-3, czyli duży okręt, okręt, który był wyposażony w 8 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. No i jak byłem zaproszony, miałem możliwość porozmawiania z osobami od Hanwha Ocean, odpowiedzialnymi za ten projekt, między innymi z jednym z byłych admirałów koreańskich, znaczy były w sensie, że już nie jest w służbie czynnej, tak? Tylko pracuje dla Hanwy. Bardzo ciekawe rozmowy. To, co myślę, że będzie takie najbardziej może dla was widzowie interesujące, to Koreańczycy potwierdzili w rozmowie, że ich AIP ma możliwość odtwarzania w dowolnym porcie przygodnym, czyli tak jak w przypadku niemieckim. Potwierdzili, że ich IEP, AIP, czyli napęd niezależny od powietrza, działa w zasadzie na bardzo podobnej albo to samej zasadzie jak niemieckie AIP. Potwierdzili, że może być zintegrowane z ich okrętem dowolne uzbrojenie torpedowe, które wybierze i zakupi strona polska, że oni oczywiście preferują własne rozwiązania, ale możemy sobie, że tak powiem, wybrać co chcemy. Oczywiście możliwość odpalania rakiet manewrujących, czyli kruz wyrzutni torpedowych, to też było podniesione. Natomiast no, ja zacząłem zadawać pytania dotyczące pocisków balistycznych krótkiego zasięgu SRBM, które są na tych okrętach. Ujmę to tak. Mnie osobiście koncepcja atakowania 8 SRBM-ami z okrętu podwodnego jakichś wysokowartościowych celów w Rosji nie przekonuje. Natomiast no, z podziwem godnym szacunku jest to, że strona koreańska, zauważcie drodzy widzowie, że przygotowała sobie triadę do przenoszenia broni jądrowej. Ponieważ Koreańczycy przez ostatnią dekadę zbudowali okręty, które mają pociski balistyczne krótkiego, właśnie zbliżają się w średni zasięg, które są w stanie porazić dowolne cele w Korei Północnej i prawdopodobnie częściowo w Chinach, a przynajmniej na wybrzeżu Chin. Pamiętajcie, że na wybrzeżu Chin mieszka większość populacji państwa środka, tak? Więc mają okręty podwodne, które przenoszą pociski balistyczne krótkiego, może w przyszłości średniego zasięgu. Mają środki lotnicze przenoszenia, czyli pociski manewrujące całkiem sporego zasięgu i rakiety kruz. No i mają odpalane wyrzutnie z wyrzutni naziemnych, pociski z wyrzutni czumu różnych rodzin. Też to są już pociski balistyczne krótkiego zasięgu, w zasięgu jest cała Korea Północna. Jedynej rzeczy, której Koreańczycy z południa nie mają, to są oczywiście głowice atomowe, na tyle zminiaturyzowane, żeby być w stanie przenosić w tych pociskach, ale z kolei mają bardzo rozwinięty przemysł nuklearny.
I teraz to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ Amerykanie udzielają dość mocnych gwarancji sojuszniczych Korei Południowej. Natomiast Korea Południowa, no, przygotowuje sobie backup, gdyby się coś Amerykanom odwidziało, albo gdyby zawiał inny wiatr historii. I prawdopodobnie w perspektywie w miarę krótkiego czasu Koreańczycy byliby w stanie zbudować głowice nuklearne własne, a środki przenoszenia będą już mieli i będą mieli całkowitą To triadę. wiesz, to taka sygnalizacja strategiczna na dwie strony, tak? No bo w stronę USA też, że słuchajcie, chcecie, żeby Przy było czym stabilnie? No to. to chroncie nas. Przy czym tutaj jeszcze prawdziwym killerem jest demografia koreańska, tak? Ponieważ demografia koreańska jest o dwa kroki przed demografią polską, ale wiecie, to tam jest tak, nie? I prawdopodobnie Koreańczycy mają świadomość, że za jakieś 20-25 lat populacja poborowych, a mówimy o armii z poboru, która miała bronić się przed milionową armią z północy, będzie na tyle nieduża, że i tak się nie uda bez broni nuklearnej zachować statusu quo prawdopodobnie, tak? Będzie, po prostu będzie za mało na południu Koreańczyków z południa i prawdopodobnie oni bardzo dalekowzrocznie przygotowują siły zbrojne do nuklearyzacji. No i wiecie, mają opracowaną triadę przenoszenia bez ładunków, ale mają. Chciałbym, żeby ktoś kiedyś w Polsce podszedł tak samo do tego zagadnienia i żebyśmy w Polsce zbudowali triadę przenoszenia środków broni jądrowej i przemysł atomowy, ale bez tej broni jądrowej na przykład, bo to jest problem, tak? Ale żeby była ta możliwość, natomiast no nie spodziewam się po naszych politykach takiej długowzroczności jak w przypadku Koreańczyków, Długowieczności. którym prawdopodobnie gdzieś 20 lat temu wyszło A to z żeś mi wszystkich poprawił. możliwych analiz, że trzeba zrobić tak, a nie inaczej. Natomiast gdzie są jeszcze w tym okręty podwodne? Myślę, że zasięg tych pocisków balistycznych na okrętach podwodnych koreańskich jest większy niż się wydaje. Myślę, że one są nastawione na to, żeby lecieć z jakąś wybieralną trajektorią możliwie szybko i dostarczyć odpowiedniej wielkości głowicę w odpowiednie miejsce Korei Północnej. Oczywiście usłyszałem, że głównym operowaniem jest Morze Żółte, że tam jest płytki teren, że tam nieduża jest głębokość, że tam jest średnio 45 metrów głębokości i że w sumie taki duży okręt sobie tam bez problemu radzi. Podniesiono mi wszystkie możliwe różnice w relacji do okrętów niemieckich. Ciekawe spotkanie pokazujące troszeczkę różną filozofię. To, co było ciekawe, to to, że Koreańczycy podkreślali, że nie ma na ich okrętach ciepłych koi, czyli w sensie, że każdy członek załogi ma swoją koję, swoje łóżko i te okręty KSSS-3 są w systemie trzywachtowym. Czyli nie ma dwóch wacht, czy 2,5, tylko jest system trzywachtowy, tylko 30 chyba bodajże 8 marynarzy i oficerów może obsługiwać okręt, co też jest ciekawe, ale wprost powiedzieli, że u nich to wynika ze zmian mentalności i że no, tradycyjnie służba na okrętach podwodnych była trudna. Wiadomo, małe okręty, ciasne, średnio przyjemna służba, tak? Dla Popatrz, pasjonatów to jak gatunku. u pancerniaków, to Koreańczycy mają fory. To taki żarcik lekki, bo jak ostatnio sprawdziłem, to okazało się, że różnice cywilizacyjne nie są aż takie pod względem wzrostu, no ale Tak. siak. Ja Natomiast jeszcze coś o innych opajach, coś. Także. tak, natomiast to, co jest ciekawe, to to, że finalnie okazało się, że mają na tyle Koreańczycy problem z chętnymi do służby w marynarce, że musieli podnieść standard, mimo to, że armii z poboru, że musieli podnieść standard bytowy załogi. I na wszystkich nowych generacjach, na wszystkich okrętach koreańskich nowej generacji ten standard bytowy załogi podobno jest bardzo mocno podniesiony. Także są indywidualne koje, szafki dla marynarzy i tak dalej, i tak dalej. No i tak też jest w przypadku tych okrętów podwodnych. No i pamiętajcie, że Korea Południowa ma naprawdę dużą flotę podwodną, bo tam mówimy o 30 okrętach podwodnych, 22. Na pewno to jest kilkadziesiąt, wiesz? I to jest jakby, to jest taki miks prawie, że high-low, nie? Bo tam są jeszcze na 209 oparte, potem na 212, czy tam 214 i tak dalej. Ale powiem ci tak, aha, pod względem A, oferty, no. jeszcze jedno. No i też dało się wyczytać między wierszami, że raczej nie jest możliwe uzyskanie pomostu z Korei Południowej, ponieważ oni ze względu na ich sytuację wszystkich okrętów potrzebują u siebie. Ale ciekawa rozmowa, mówię, pewne argumenty mnie przekonały, pewne nie, natomiast bardzo fajne podejście firmy, która, nie wiem, stwierdziła, że jestem sceptyczny, to chociaż spróbuje mnie przekonać i wyjaśnić pewne wątpliwości i pokazać,
Była dżentelmeńska umowa, że oczywiście nie wyniosę wszystko, o czym rozmawialiśmy, więc pewne rzeczy zostawiam dla siebie. Natomiast ciekawe rozwiązania, ciekawe propozycje, ciekawe podejście do konstruowania okrętów podwodnych. Osobiście najbardziej mnie interesowała kwestia z RBM-ek i mówię, po tej rozmowie jestem stuprocentowo już przekonany, że Koreańczycy opracowali sobie po prostu wszystkie możliwe środki przenoszenia z triady, poza głowicami atomowymi, ale te wszystkie pozostałe elementy układanki od wczesnego wykrywania przez dowodzenie No, niektórzy mówią, że mają. nawet to są trudniejsze rzeczy w kwestii nosicieli niż Tak, paradoksalnie samej opracowanie głowicy broni. atomowej, zwłaszcza kilkutonowej, tak nie jest skomplikowane. Natomiast miniaturyzacja jest pierwszym problemem, a drugim problemem są oczywiście środki przenoszenia, tak? Ale tak, MSPO i Kielce de facto mówi i pokazuje wszelkie oferty dotyczące orki. Były de facto Byli też pięć firm, tak? Francuzi, byli Francuzi, Szwedzi. Szwedzi, Hiszpanie, Niemcy, no i Koreańczycy, prawda? I tak lecąc po kolei, no oferta szwedzka jakby się nie zmienia. Znamy ją, tak? Czyli jednostki typu A26, napęd AIP bazujący na steelingu, czyli rozwiązaniu bardzo sprawdzonym kompleksowo zarówno na szwedzkich, jak i na japońskich okrętach, ale rozwiązaniu, które zgodnie ze zdaniem praktyków pod względem szumności sygnatur jest rozwiązaniem gorszym niż AIP oparty na ogniwach paliwowych. Ale jest to rozwiązanie jak najbardziej sprawdzone. Co do okrętów, to są okręty mniej sprawdzone, no ponieważ A26 dalej się z dosyć dużymi bólami buduje. Szwedzi po prostu notują opóźnienia. Co dalej mamy? Mamy Niemców. Co ciekawe, Niemcy na MSPO się pojawiają, znaczy niemieckie stocznie, w dosyć taki specyficzny sposób. Na przykład nie ma oferty HDW, tak? Czy TKMS, tylko oni się pojawiają na stoisku Gryfina zwykle i jakby można było porozmawiać o ofercie dotyczącej, nazwijmy to, konwencjonalnych, tak zarówno w wielkości, jak i systemie napędowym okrętów podwodnych, czyli rodzina, bo to należy mówić o rodzinie, rodzina okrętów 212, tak? Mówimy o 212A, 212 NFS, 212 CD, czyli Common Design z Norwegami i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w tej chwili jakiegoś takiego, ja rozmawiałem z różnymi oferentami, nie ma w tej chwili oferty, ponieważ nie jesteśmy na etapie, w którym strona oferująca, poszczególne przedsiębiorstwa mają już konkretne wymagania. To, o czym mówiliśmy do tego momentu, to było, ja zapomniałem w tej chwili nazwy, nie faza analityczno-koncepcyjna, bo ona się zmieniła. Mówimy o tym samym, ale inaczej nazwanym w Agencji Uzbrojenia, więc wstępne obwąchanie się, tak? Jakimi możliwościami dane firmy dysponują? W tej chwili czekamy, mówi się o tym, że być może w najbliższych tygodniach Orka wróci na Radę Modernizacji Technicznej i być może dostanie zielone światło, jeżeli to zostanie przegłosowane na plus. Czekamy, obserwujemy i wtedy będziemy mogli mówić już o tym, że oferenci będą już dokładniejsze, jakby oferenty, Boże, oferty prezentować. Ale należy też szybko przebiec, bo okej, kwestię szwedzką mamy. Niemiecką zakończyłem w połowie, ponieważ na stoisku Gryfina pojawiła się dosyć też ciekawa rzecz, powiedziałbym miniaturka, czyli była prezentacja okrętu typu M23. To jest ciekawe, że te targi były okazją do, i ogólnie program Orka, ciekawe, jednocześnie przerażające. Wiecie, tak długo ten program się toczy i tak zmieniają się poszczególne wymagania i wizje, że mówimy z jednej strony o Boomerze KSS3, prawda? A z drugiej strony również gdzieś tam oferowany jest okręt w zasadzie miniaturowy, czyli M23 firmy M23, który jest całkiem takim, powiem wam, sensowną miniaturką. Te okręty mają pomiędzy 20 a 30 metrów, w zależności od modelu. Te okręty są w służbie w niektórych krajach. Nie, tak. Ale nie można powiedzieć oficjalnie w jakich, ponieważ klienci sobie nie życzą. Przynajmniej ja, jakby szukając i pytając, też nieoficjalnie słyszałem, że no, są to dane kraje, ale to są. One są w służbie operacyjnej tego typu jednostki, tego typu A te szeregu. okręty mają jakieś uzbrojenie torpedowe? Tak, oczywiście. 533 mm. Dwie wyrzutnie torpedowe. Mogą też używać torped mniejszego kalibru, mogą minować. To są takie dosyć sensowne miniaturki. Co ciekawe, co jeszcze usłyszałem, że oczywiście możliwości pod względem autonomiczności, zapasu środków bojowych, no są zupełnie inne niż dorosłych okrętów podwodnych. To jest oczywiste,
Ale, że zestawiając na przykład z Kobenami, to okazuje się, że okręt bardzo mały, o bardzo małej załodze, de facto dysponuje większą autonomicznością niż to, co mieliśmy, czyli Kobeny i większą siłą ognia. Czyli okej, no wiadomo, jeżeli chcemy AIP-y, chcemy dużą autonomiczność, tygodnie bez ładowania i tak dalej, to nie są okręty do tego. To jest oczywiste. Ale jeżeli chcielibyśmy sobie zrobić taki miks high-low, czyli na przykład mamy dwa okręty AIP, no nie wiem, na przykład KSS-3 choćby, nie? A do tego dorzucamy dwie, trzy miniaturki albo cztery za może nie ułamek, ale bardzo małą część stosunkowo kosztów dużego okrętu, powiem ci jednak, że jakby ja uznaję tą część to jako element, który faktycznie powinien być przedmiotem analiz. Nie jako rozwiązanie, które na pewno jest dla nas optymalne, ale możliwości tych jednostek i koszt dają do myślenia. O, tak bym to określił, nie? Dobra, to mamy tą A kwestię, powiedzmy, pamiętasz, ile było tam wyrzutni torpedowych? dwie z tego, co kojarzę. Nie. Tylko, że A można tam też środków stawić bojowych? krótkie. Dwie, Nie cztery? pamiętam, wiesz? Wydaje mi Z się, że ciekawości. 2 plus 2. Wydaje mi się, że 2 plus 2, ale zaznaczam, że to jest. Można też tam No, wsadzić ciekawe. krótkie wyrzutnie torpedowe. Te okręty mogą przenosić miny denne, bezzałogowce i tak dalej, i tak dalej. Należy Ciekawe. znać skalę. W porównaniu z dorosłym okrętem podwodnym to jest inny zasób możliwości, ale daje do myślenia. W każdym razie niemieckie, około niemieckie klimaty w ten sposób mamy załatwione. Szwedów mamy, Koreańczyków mamy. Co nam zostaje? Aha, Francja. Byłem na stoisku firmy Naval i jakby Naval podtrzymuje, jakby rozmawiając, ja odniosłem wrażenie, że jakby Francuzi, co jest w pewnym stopniu zrozumiałe, Francuzów dalej boli i dalej mają żal o rok 2017-18, ponieważ. No, tam już się witali z gąską, tak? Bo mają Tak, włosa, te tak, skorpeny byłyby tak. Popatrz, kupione, to. minęło 6 lat, prawda? No. Ale powrócili, ale nawet w stosunku do dziennikarzy, którzy jakby mocy decyzyjnej w tej sprawie nie mieli, to ja poczułem, że jakby no, strona francuska jest trochę taka rozżalona, że no, zainwestowaliśmy potężne pieniądze w biuro, w to, żeby przedstawić ofertę. Ta oferta była już na bardzo dalekim poziomie i w ostatniej Lobbystów sekundzie. promujących pewne No rozwiązania to już zainwestowali. zostawiłem niedomówione, ale jakby to było w ten sposób, tak? I że jakby odtworzenie ogólnie wzajemnego zaufania jest sprawą dosyć skomplikowaną i tak dalej. Natomiast tak, Francuzi, tak jak na przykład Rheinmetall, który długi czas był nieobecny, tak samo Francuzi się pojawili, czyli mamy pewne przetasowanie rzeczywistości okołopolitycznej, nie? Do czego to doprowadzi, zobaczymy. No i ostatnia z kraju, który jest mi najbliższy poza Polską, czyli oferta hiszpańska, Navantia również była. Navantia była wcześniej w programie Miecznik, tak? Więc jakby powiedzmy, że już troszkę też powąchała naszych lokalnych klimatów. Teraz oferuje oczywiście okręty S80+. Okręty, które jeszcze parę lat temu były obiektem dosyć dużej ilości żartów, ponieważ no, Hiszpanie się po prostu przejechali, chcieli zrobić sami okręty podwodne. Była Wcześniej półtorej godziny o pracując. szpachlowaniu ścian, opowiadałeś historię. Dobrze, będę w skrócie, robiąc z Francuzami, uznali, że zrobią to sami, bo potrafią, no i kosztowało ich to w zasadzie ponad dekadę później i konieczność pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Co w tej chwili się zmienia? Zmienia się to, że pierwszy okręt został już wcielony do linii, kolejne jednostki się budują i można założyć, że ten program na ten moment jest już na prostej drodze. Jak wygląda kwestia S80+? Dwie pierwsze jednostki, które pierwsze jest już na przykład w służbie, nie mają AIP-a. AIP pojawi się na trzeciej, czwartej jednostce. Trzecia jednostka ma być w służbie 2025-2026, więc de facto no niedługo, tak? Ten AIP jest rozwiązaniem w dużej części hiszpańskim, jest rozwiązaniem podobnym do niemieckiego, czyli bazującym na ogniwach paliwowych, z pewną różnicą, bo to jest. Jakby, słuchajcie, jeżeli chodzi o AIP opartego na ogniwach, mówimy o wodorze i tlenie. To w oparciu o te membrany jest podawane, jeżeli one są odpowiednio czyste, wszystko jest technologicznie dobrze, wytwarza prąd. Natomiast Hiszpanie, kilka innych krajów również uznało, że wodór jest substancją dosyć mało, substancją mało stabilną. Dlatego na przykład w niemieckich okrętach podwodnych są bardzo wysokie standardy. Pierwsze składowania tego wodoru w zbiornikach, ale jeszcze wyższe są odnośnie, nie wiem jak to powiedzieć, zaraz ktoś mnie wyjaśni albo
poprawi, sposobu transportowania ze zbiorników do miejsca, w którym ten wodór jest poddawany reakcji elektrochemicznej. Rurociągów, wodorociągów, w każdym razie tam są bardzo wysokie standardy, co znaczy, że jest bardzo duża masa tej instalacji. I Hiszpanie i kilka innych krajów uznało, że a może by ten wodór nie będziemy składować na pokładzie, bo masa instalacji składującej transporty jest duża, tylko będziemy go wytwarzać. Z tego powodu na hiszpańskich innych okrętach mamy reformer, do którego podawany jest w przypadku hiszpańskim bioetanol, w przypadku francuskim tego AIPA, na którym pracuję, to jest jakaś inna substancja, ale czyli coś, co jest stosunkowo bezpieczne, nie wymaga aż tak wysokich standardów składowania jak wodór. Pamiętaj, mówimy o wodorze. I my sobie produkujemy tyle tego wodoru, ile potrzebujemy w danym momencie. Tak? Czyli wymagania pod względem masy, bezpieczeństwa nie są aż tak duże, bo my nie wozimy takich niebezpiecznych rzeczy w ilościach całkiem dużych. To jest fajne dla okrętów, które mają mieć o wiele większą autonomiczność, bo masa reformera i jego otoczki jest duża. Jeżeli to zrobimy na małym okręcie, to nie ma żadnego sensu. Jeżeli to robimy na okręcie, który ma mieć większą autonomiczność, to nam się to zaczyna spłacać. Im większa autonomiczność, tym bardziej nam się to zaczyna spłacać. Nie? I to jest rozwiązanie, które robią Francuzi i Hiszpanie. Co ciekawe, Hiszpanie deklarują, że cała instalacja w tej chwili na lądzie doszła do maksymalnego poziomu gotowości technologicznej i ma się znaleźć niedługo na trzecim okręcie. On się nazywa, nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie nie jest Isaac Perel. I trzeci, czwarty okręt ma mieć już AIPA gotowego, a pierwszy, drugi w ramach prac stoczniowych dostanie. Jak wygląda hiszpańska oferta? No to oni, tak jak wszyscy mówią, że oferta będzie wyglądać, jak będą konkretne wymagania. Kończąc, no bo wiesz, tak, możemy mówić o ofertach. Saga orki trwa. No, same klimaty niemieckie de facto oznaczają trzy albo cztery okręty różnej wielkości. Tak jak mówisz, Korea, de facto dwie firmy. Ale co mówić o konkretnych ofertach? Szwedzi, Francuzi, Hiszpanie, jest dużo, tak? Natomiast już kończąc temat orki, mnie najbardziej rozczula właśnie to, że my mówimy o tych okrętach, o AIP-ie, tym, takim, siakim, pociskach balistycznych, manewrujących, a ja dalej de facto nie została nam udzielona odpowiedź i pojawia się bardzo dużo wątpliwości, łącznie z wątpliwościami wyrażanymi przez oficerów marynarki wojennej, jakiego tak naprawdę okrętu, w oparciu o jakie zadania marynarka wojenna RP, a właściwie siły zbrojne RP, potrzebują. I myślę, takich że odpowiedź na tym pytanie jest odpowiedzią o przyszłość orki i myślę, że nie bez przyczyny jeszcze nie pojawiły się skonkretyzowane wymagania taktyczno-techniczne. Gdyby się pojawiły, to trzeba by ruszyć z procesem. A tak długo, jak ich nie ma, tak długo można sobie mieszać w tym kotle i gonić króliczka zamiast go złapać. Nie? Można. I wiesz, naprawdę ja tak rozmawiam z ludźmi i wychodzi na to, że niektórzy... Przy czym mówią, okay, najskuteczniejsze siły ZOP w Polsce ma sztab generalny. Tak, zdecydowanie. Tak. To... Przeciwokrętowe też. Tak. To, tak, w sumie tak. Nie? Tak. Już, Jarek, kończąc orkę, naprawdę, mówię, w takich rozmowach nieoficjalnych jest, mówię, poruszamy się od ściany do ścian, czyli jedni mówią i przekonują i mają swoje argumenty, że de facto taki bałtykocentryzm plus w przypadku okrętów podwodnych jest, bo na przykład na wyjście poza, będziemy mieć mieczniki, duża autonomiczność i tak dalej, udział w zespołach natowskich, ale będąc realistami w kwestii orki, to być może rozsądnym byłby bałtykocentryzm, właśnie wiesz, 212 razy 2, super okręty, które na Bałtyku nie mają dla siebie, de facto nie ma okrętu na tym samym poziomie, tak? Inni mówią, no dobrze, ale co będziemy się taplać w własnym błotku Bałtyku, żeby się taplać i ganiać ze Szwedami i Niemcami i z tym jednym albo dwoma kilo. Okej, okay. Inni mówią, dobrze, w porządku, to jeżeli mamy... Ruscy chcą mieć 6 okrętów podwodnych na Bałtyku. Wiesz co, tylko ja powiem ci, że... jest oficjalny plan, a już mają chyba 4, nie? Nie. Albo 4. Oj. Słuchaj, czy mają w budowie, to jest inna kwestia. Ale... No masz jednego Amura, masz na pewno 2 kilo, to już masz 3. Na Bałtyku? No. Musiałbym sprawdzić, ale ja się zatrzymałem na poziomie, że mieli na pewno 2 Falkusy. Jedną warszawiankę. I plus tą eksperymentalną, dziwną jednostkę, którą miała mieć AIPA. No tego Amura. Nie działa. 1650 chyba. Tak, nie. Nie wiem.
Wiesz co, Dobra, to do sprawdzenia. tutaj będę ostrożny, bo nie chcę też namieszać. Ale tak, docelowo chcą mieć trzy nowe warszawianki na Bałtyk. Ale wedle mojej wiedzy to jest chęć na ten moment. Ale okej, to jest jeszcze ten myk, że faktycznie Bałtyk jest takim akwenem, który jeżeli oni chcieliby, to mogą takie okręty w ramach, ja to za każdym razem przyznaję, kto zabroni Rosjanom wprowadzić dwóch kolejnych konwencjonalnych OP, biorąc pod uwagę argument, że mówią, że to muszą przeprowadzić pracę, a tu mają przemysł stoczniowy. No nikt, bo nie ma takiego uzasadnienia. Nie sposób tego zatrzymać. Czy Rosjanie będą szukać asymetrii, tak? Bo oni wiedzą, że oni pełnoskalowo to będą mieli duży problem na Bałtyku, tak? Więc oni będą szukać tej asymetrii w użyciu okrętów podwodnych, użyciu POKP, użyciu dronów, min, GDR-ów, w podwodnych. ogóle. Zgadza się, a okręty podwodne fajnie nie mogą GDR-y wspierać. Jasne. Natomiast, słuchaj, to trzeba sprawdzić, należałoby może zastanowić się, jakie zdolności produkcyjne mają faktycznie Rosjanie, czy oni takie okręty podwodne będą w stanie wyprodukować. Może tak, może nie, ale dlatego to jest argument drugiej strony. Jeżeli są okręty podwodne, koszt okrętów podwodnych z AIP jest duży, to są drogie jednostki, to czy na pewno ograniczenie się do Bałtyku Plus jest dobrą inwestycją, skoro za kwotę o 20% większą, ja to strzelam z tą kwotą, możemy mieć jednostki autonomiczności sięgającej 30-40% więcej, większym zapasie środków bojowych i zdolności do trzepnięcia pociskiem manewrującym gdzieś tam na północy. Znowu, nie trzymam się sensowności, chodzi mi o samą kwestię. I wiesz, teraz powiem bym ci, że chciał poważnej debaty na ten temat. Patrząc na koncepcję bastionów rosyjskich i tego, że oni tam operują i bumerami i tym, co mają najlepsze na północy, wizja próby podejścia tam i stamtąd rażenia czegoś wartościowego. Dobra. Znaczy, słuchaj, mówimy o, wiesz co, ja uważam, że ten okręt pewnie byłby w stanie to zrobić, tylko ja rozumiem, gdyby ktoś chciał moc przepchnąć sprawcza, Primorsk, ja rozumiem, gdyby tego ktoś chciał. jest średnia, no, no po prostu. tak. Ale wiesz, można mówić o jakichś działaniach ekspedycyjnych, o tym, że musimy wesprzeć Kanadyjczyków na dalekiej północy. Można i niektóre z tych argumentów będą miały więcej sensu, drugie będą miały mniej sensu, trzecie w ogóle nie będą miały sensu. Jasne. Ale rozpiętość tego jest naprawdę olbrzymia. Od miniaturek aż po boomery konwencjonalne, tak? Znaczy powiem ci, I że chyba bardzo zdroworozsądkowo to pokazuje pan komandor Witkiewicz, który mówi, że warto byłoby mieć miniaturki jakieś, tak, które by nas szybko trafiły szybciej i nasyciły i parę okrętów większych, tak? Co paradoksalnie byłoby trochę w sumie powrotem do koncepcji z drugiej RP, tak? W zupełnie innych uwarunkowaniach, ale tam też ale mieliśmy przecież, wiesz, mniejsze okręty i większe. Natomiast faktycznie ja cały czas wychodzę z założenia, że tak długo jak się nie określą, jakie chcą mieć okręty podwodne realnie w Warszawie, to jest celowe działanie, żeby gonić króliczka, nie żeby go złapać, tak? Wiesz, to jest, Jarek, moim zdaniem jest to troszkę martwiące, jeżeli nie przerażające, bo ale to jest celowe działanie, w tym Dariusz. momencie To jest jednak celowe działanie. Okręt podwodny, ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że jest nawet istotniejsze jego rozważenie, jego roli na poziomie strategicznym niż fregaty. Fregata jest bardzo mocnym narzędziem, ale narzędzie na poziomie operacyjnym czy taktycznym, zapewniającym bardzo solidną obronę powietrzną, zdolność do zwalczania okrętów podwodnych itd., itd. Ale to nie jest środek, który w pewnych okolicznościach dobrze użyty będzie miał aż takie przeniesienie na. I teraz dla mnie problem znowu, wracamy do tego zielonocentryzmu, czekaj, ty jakoś to inaczej określasz, ale też żaganiocentryczność. Żaganiocentryczność, że podejrzewam, że być może oficerowie, generałowie w zielonych mundurach nie są w stanie intelektualnie, ponieważ nigdy nie zostali do tego przygotowani, zastanowić się ta marynarka wojenna w formie tych narzędzi, które zapewnia, w jaki sposób nie tylko w obrębie danego rodzaju sił zbrojnych, ale całych sił zbrojnych czy systemu bezpieczeństwa państwa, co może wnieść i jakich narzędzi z tej palety, które inne kraje mają, my potrzebujemy w tej rzeczywistości, aby na przykład odstraszyć Rosję. Sądzę, że w tej A kwestii co zwyczajnie jak nie ma jest na ludzi, którzy odwrót? są w stanie to. Dawid, a co jak jest Znaczy. na odwrót? A co jak jest, jak właśnie sztab generalny oczekuje takich odpowiedzi, tylko ze strony marynarki ich nie dostaje? A, no właśnie. Oczywiście, zgadza się, Bo to jest ta może jest druga. na odwrót. Może na przykład szef sztabu generalnego, czyli pan generał Kukuła, przychodzi do marynarzy i słuchajcie,
Strzelam. Ja wam kupię te okręty podwodne. Kraj, który kupuje 96 Apache, to jest sky's the limit. Lecimy po swoje. Tylko mi powiedzcie, jakie korzyści będą miały całe siły zbrojne, a nie tylko marynarka wojenna z posiadania okrętów podwodnych. I zamian A słyszę, marynarze że mówią. okręty podwodne są po to, żeby na Bałtyku topić konwoje. Strzelam, tak? I w tym momencie mówię, no nie, no to ja wam nie dam tych okrętów podwodnych. Co nie wiem, to prawda, jak jest, ale co I potem jeżeli jest. to idzie w tym kierunku Tak. na przykład, I nie? wyobraźmy sobie tak, że potem idzie na przykład do inspektora sił powietrznych generała Nowaka i pyta się, no dobrze, a jeżeli, co wy jesteście na poziomie strategicznym w stanie zaproponować? I słyszy, że no tak, nosiciele pocisków manewrujących, zasięg taki i taki, jeżeli będziemy mieć odpowiednią ilość takich pocisków w środku wrażenia, to jesteśmy w stanie osiągnąć to i to. I być może od inspektora marynarki wojennej powinien usłyszeć podobnie, tak? Bo ja, Znaczy, to ja mówię jest. od razu, że ja strzelam, tak? Tylko wiesz, bo tak Znaczy, się my tutaj też już. Tak, 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 tak. bo to wiesz, tak się mówi, że ten zły sztab generalny, zły sztab generalny, zły sztab generalny. A mówię, a co? A jeżeli sztab generalny zadaje pytania, co będą miały wszystkie całe siły zbrojne, tylko nie uzyskuje odpowiedzi, która byłaby dla nich zadowalająca, tak? Tak, no Nie? gdzieś. Bo to No, też jest taka ciężki temat. możliwość, której przez naszą sympatię i to, że lubimy generalnie marynarkę wojenną, nie zadajemy, tak? Tak, ale tak. To nie można wszystkiego zrzucać poza marynarkę wojenną, bo to też nie o to chodzi. Czy coś jeszcze poza akcentami, tego typu akcentami było z Nie, tematów zrobiło nam się morskich? prawie 45-minutowy odcinek, więc chyba ten odcinek zostawimy na akcentach morskich, Chyba a tak. osobno przejdziemy do kwestii amunicyjnych. Tak. Drodzy widzowie, dziękujemy. I to było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Wielkie i gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Widzimy się w niedzielę w odcinku ukraińskim. Dziękuję wam, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.